Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę po raz kolejny być w Częstochowie. Ostatni raz chyba tutaj miałem okazję być przy okazji Marszu Pileckiego. Bardzo, bardzo piękne wydarzenie zresztą. Więc zawsze tutaj z przyjemnością przyjeżdżam i z radością spotykam miejscowych wolnościowców. Szanowni Państwo, zastanawiałem się, o czym tutaj z Państwem dzisiaj rozmawiać, co my może Państwo chcieli usłyszeć, czego posłuchać. Myślę, że jest taki jeden temat, który się nasuwa w sposób oczywisty i naturalny. Mamy w tej chwili mniej więcej już połowę, no troszkę już jesteśmy odrobinkę za półmetkiem tej kadencji rządów superzmiany. Wszyscy już powoli zaczynamy podsumowywać ten półmetek, zastanawiać się, co on przyniósł, co może przynieść, co się może wydarzyć. Wyciągać jakieś pierwsze wnioski, zastanawiać się, co będzie w przyszłości. No i tu faktycznie w ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach doszło do wielu takich, do tej serii takich bardzo istotnych wydarzeń, które na pewno w sposób istotny wpłyną na nasze życie i osobiste, i gospodarcze, i w skali takiej makro i mikro, globalnie, że tak powiem. I wydaje mi się, że warto przypomnieć, patrząc na to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, warto przypomnieć takie stare, dobre powiedzenie, że kiedy zawodzą wszystkie inne rozwiązania, to przychodzi po prostu pora na zdrowy rozsądek. Ja jestem przekonany, że te najbliższe miesiące, może najbliższy rok, uświadomią wielu osobom, a zwłaszcza myślącym samodzielnie, takim, które nie dają się omamić tej całej propagandzie, tej superzmiany, że to jest właśnie taki moment, że pora w końcu przywracać powoli zdrowy rozsądek, ponieważ liczba absurdów i różnych zupełnie kosmicznych pomysłów, jakie ostatnio się pojawiają właśnie ze strony naszego państwa, ze strony rządzących, no osiąga absolutną kumulację. Taka największa kumulacja odbyła się w tak zwany czarny piątek, to było z półtora miesiąca temu, może dwa już dokładnie nie pamiętam, kiedy Sejm uchwalił całą serię takich zupełnie idiotycznych ustaw, absolutnie bijąc rekordy głupoty, jakie osiągnął w tej kadencji. I tam było tego mnóstwo, no ale była na przykład ustawa o tak zwanym ograniczeniu pracy w niedzielę, było zniesienie limitu składek na ZUS, co tam jeszcze Państwo przypomną, prohibicja była, czyli wprowadzenie zakazu, ograniczenie handlu alkoholem po godzinie 22 i jeszcze parę innych rzeczy, które za jednym zamachem ten rząd wtedy uchwalił. No tak jak powiedziałem, to był istny festiwal głupoty i braku jakiegokolwiek rozsądku, bo każda z tych ustaw przyniesie efekt dokładnie odwrotny do zamierzonego, można powiedzieć. Jeśli chodzi na przykład o ograniczenie pracy czy handlu w niedzielę, no to przecież wszyscy wiemy, że to wcale nie chodzi o ograniczenie pracy w niedzielę, bo tak jak pracowali ludzie, tak będą pracować i tutaj się nic nie zmieni. Mało tego, w uzasadnieniu tej ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę nawet było wprost napisane, że broń Boże, tu przecież nie zmniejszymy liczby miejsc pracy, absolutnie nie zmniejszymy liczby miejsc pracy, tylko spowodujemy, że będą pracować gdzie indziej, będą się, że tak powiem, samozatrudniać na przykład i tak dalej, i tak dalej. Co się spotkało nawet z oporem OPZZ-u i niejaki Piotr Szumlewicz, znany pewnie Państwu dosyć dobrze, nawet on protestował, no bo przecież mówi, no jak to jest, to przecież my, Lewica, walczymy z tym samozatrudnieniem, z tymi wstrętnymi umowami śmieciowymi, a wy tutaj chcecie zmusić ludzi właśnie, żeby przechodzili w tę stronę i tak dalej. Więc nawet Piotr Szumlewicz, że tak powiem, był temu przeciwny. Więc nie chodzi o ograniczenie pracy w niedzielę, bo ludzie będą pracować dalej. Nawet nie chodzi o ograniczenie handlu w niedzielę, bo ten handel oczywiście będzie. Chociaż przy okazji pojawi się mnóstwo ciekawych problemów, bo ta ustawa jest tak głupio, niechlujnie, beznadziejnie, bezmyślnie napisana, w sposób tak obłudny, że nie wiadomo na przykład, czy w zasadzie nie będzie zakazu chociażby prowadzenia giełd niedzielnych, prawda, giełd, czy nie będzie, czy będzie możliwość stosowania takich automatów do sprzedaży tych różnych zakąsek, przekąsek typu Snickersy i tak dalej, bo tu też jest bardzo istotna wątpliwość. Oczywiście problem handlu przez internet, niby tam jakoś
była jakaś tam próba poprawy tego, ale też nie wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Czyli przyniesie, albo na przykład nie wiadomo będzie, czy można będzie sprzedawać z takich samochodów przewoźnych te różne chociażby jakieś tam szybkie dania, jakieś, nie wiem, hamburgery czy inne hot dogi i tak dalej, i tak dalej. Więc ta ustawa przy okazji przyniosła mnóstwo wątpliwości i mnóstwo takich luk, z których będą wynikać straszne problemy i komplikacje dla zwykłych ludzi, którzy często żyją z tego powodu po prostu i taką mają działalność. Więc nie ograniczy oczywiście handlu jako takiego, tylko spowoduje, że będzie duże mnóstwo różnych wątpliwości, znaków zapytania, utrudnień, komplikacji itd., itd. Ale... A ciekawe pytanie, bo nie pamiętam, jak tam było w sprawie tych kościelnych. No właśnie. Już tego aż tak nie badałem, ale no to następny ciekawy problem. Dziękuję za podpowiedź. To z całą pewnością spróbuję to też ustalić. Więc o co chodziło w tej ustawie? No, chodziło oczywiście o to, o czym nikt oficjalnie nie mówił, no bo to takie trochę byłoby niezbyt polityczne, że tak powiem. Chodziło o to, żeby dowalić tym okropnym, wstrętnym, przebrzydłym supermarketom, prawda? Że to one są takie okropne, odbierają miejsca, ograniczają handel, rodzimy i utrudniają życie tym naszym polskim rodzinnym, często sklepom małym i tak dalej, i tak dalej. No tylko to zrobiono w wyjątkowo idiotyczny i kretyński sposób, ponieważ już jest kilka takich, że tak powiem, luk, dzięki którym te różne supermarkety będą mogły jednak handlować w niedzielę. Chodzi na przykład o tę możliwość pieczenia własnego pieczywa i tak dalej. I tam jeszcze parę innych. Więc po pierwsze, niektóre z nich i tak będą mogły pracować. A po drugie, szanowni państwo, no jeśli już rzeczywiście chodziło o to, jeżeli ten rząd, ta super zmiana chciałaby tego, żeby nasi rodzimi przedsiębiorcy, zwłaszcza ci z zakresu handlu, mieli lepiej, mieli lepsze warunki, mieli lepiej, mogli, krótko mówiąc, bardziej skutecznie konkurować z tymi supermarketami, no to co trzeba zrobić? No trzeba zdjąć z nich przede wszystkim pewne obowiązki, ciężary, które teraz na nich spoczywają, tak? Przecież to, że nasz przedsiębiorca, jakiś drobny sklepikarz, jest w tej konkurencji czasem na gorszej pozycji, wynika z tego, że musi mieć droższe pewne towary. A dlaczego musi mieć droższe pewne towary? No bo musi chociażby utrzymać, chociażby opłacić ZUS, tak? Czy się chce, czy się nie chce, co miesiąc 1200 zł musi do państwa pójść, tak? Już nie mówię o innych podatkach w ogóle, tylko o ZUS-ie. Więc ten nasz rodzimy przedsiębiorca, zanim cokolwiek zarobi, zanim ma jakikolwiek przychód, to on musi ten ZUS zapłacić, tak? I teraz proszę państwa, tak na marginesie, proszę zwrócić uwagę. My wolnościowcy często mówimy o tym, o koncepcji podatku pogłównego lub jak niektórzy wolą obywatelskiego, ponieważ podobno określenie pogłówne jest takie brzydkie. Więc my często o tej koncepcji mówimy. Słyszymy wtedy w odpowiedzi, co wy mówicie, przecież to jest jakiś średniowieczny wymysł, to w ogóle nie istnieje, to już w ogóle państwo od tego odeszły, tego w ogóle nie ma. To jak wy możecie takie koncepcje w ogóle tutaj przytaczać? To ja się wtedy pytam takiego rozmówcy, no dobrze, a czym jest taki ZUS od przedsiębiorcy właśnie, osoby samozatrudnionej? To jest de facto nic innego niż najbardziej typowy, przykładny podatek pogłówny w czystej postaci. Stała kwota, płacona co miesiąc, wszystko jedno, czy mam przychody, nie mam przychodów i tak dalej, czy mam z czego to zapłacić. Muszę zapłacić podatek pogłówny, 1200 zł w tej chwili z hakiem co miesiąc, koniec, kropka. Mamy podatek pogłówny w Polsce? Mamy, oczywiście. Więc gdybyście państwo kiedyś rozmawiali z tymi, którzy kwestionują nasze koncepcje podatkowe i na przykład ten temat jakoś by się też tam przewinął, to zawsze używajcie tego argumentu, że oczywiście mamy podatek pogłówny, skoro mamy 1200 zł, to tym bardziej może być taki, który wynosi 100 zł, tak? My mniej więcej postulujemy, bo ostatnio robiliśmy takie przymiarki, takie różne przymiarki już liczbowe, powoli, że tak powiem, zabieramy się do tego, żeby te wszystkie nasze pomysły przerobić na konkrety, przełożyć je na liczby, na wielkości, na jakieś takie realia ekonomiczne. I ja jestem osobiście przekonany, że taki podatek powinien wynosić gdzieś między 50 zł a 100 na obywatela, jeśli miałby być, bo to musi być tyle, żeby każdy, może nie każdy, żeby 90 parę procent obywateli było w stanie go zapłacić, czyli też i emeryci, i jacyś tam studenci dorabiający sobie i tak dalej, właściwie wszyscy, bo jeżeli nie będą go w stanie wszyscy zapłacić, to trzeba będzie robić jakieś ulgi, jakieś tam kategorie, tego skomplikuje i tak dalej. Więc jeżeli my postulujemy podatek pogłówny w wysokości gdzieś tam pomiędzy 50 a 100 zł miesięcznie od każdego obywatela,
a ktoś nam mówi, że to jest niemożliwe, no to zawsze przytaczajcie Państwo ten przykład, że przecież płacimy ZUS, płaci go parę milionów obywateli, którzy mają swoją działalność. Płaci podatek pogłówny 1200 zł co miesiąc. Jest, istnieje. Zresztą w ogóle to nie jest jedyny przykład takiego jakby średniowiecznego podejścia do podatku w Polsce, ponieważ system podatkowy w Polsce, prawo podatkowe w Polsce to jest klasyczne prawo stanowe i to nawet kiedyś profesor Modzelewski słynny się ze mną z tym zgodził. Tak, to jest prawo stanowe, ponieważ ono przewiduje zupełnie inną filozofię opodatkowania stanu chłopskiego, zupełnie inną filozofię opodatkowania stanu duchownego i zupełnie inną filozofię opodatkowania całej reszty. Czyli z punktu widzenia prawa podatkowego społeczeństwo polskie, polscy obywatele są podzielone na takie trzy stany, takie średniowieczne, duchowni, chłopi i cała reszta. Tak kiedyś było mieszczaństwo czy arystokracja, teraz to. Więc oczywiście mamy prawo stanowe bardzo archaiczne i kompletnie niewydolne, szanowni państwo. No ale to było a propos tych supermarketów, czyli zamiast walczyć z tymi supermarketami o przebrzydłymi w ten sposób, że wymyślać ustawę, która będzie nieskuteczna, która będzie utrudniała ludziom życie, ja osobiście do supermarketów w niedzielę nie chodzę. Uważam, że niedziela jest dla mnie, dla kościoła, dla rodziny, to jest dzień święty i tak dalej. Okej, ale nie mogę nikomu zabronić administracyjnie, żeby w niedzielę no, poszedł coś kupić. Zwłaszcza, że są też takie sytuacje, że nawet najbardziej wierząca osoba, no sorry, no nie ma w tygodniu możliwości, no musi się w niedzielę zaopatrzyć. No, pójdzie potem niestety, że tak powiem, wyspowiada się z tego, ale musi. Więc to też nie można ludziom tego prosto zakazywać. Więc robiono to w najgłupszy z możliwy sposób. Chodziło właśnie o walkę z supermarketami, i zrobiono to, wprowadzając głupie prawo, zamiast naszym rodzimym przedsiębiorcom, naszym właśnie tym handlarzom, tym sklepikarzom, tym małym i średnim jakimś tam sklepikom, ułatwić życie, obniżając im koszty funkcjonowania. Można było? Można było. No ale oczywiście to poszło w drugą stronę. No co tam jeszcze było? No ta słynna ustawa prohibicyjna, tak, na podstawie której można ograniczyć handel, samorządy mogą wyłączyć handel alkoholem po godzinie 22. No i to są dwie rzeczy. Po pierwsze, ja jeszcze pamiętam trochę komunę. Ja się urodziłem w 1974 roku, więc jako dziecko mniej więcej jeszcze ten klimat gdzieś tam we mnie tkwi. Że ja dobrze sobie zdaję sprawę, co było wtedy, kiedy był zakaz handlu wódką do 13, tak? Można było kupić? No oczywiście, że można było kupić. Zawsze, wszędzie, o każdej porze można było kupić. Byli, że tak powiem, wyspecjalizowani w tym przedsiębiorcy, którzy zawsze dostarczyli tam, gdzie się chciało. Wszyscy wiedzieli, gdzie trzeba kupić i tak dalej. I będzie teraz dokładnie to samo. Oczywiście się potworzą różne tak zwane meliny, dziuple, wszystko jedno jak to nazwać. Oczywiście, że można będzie kupić, tylko że po prostu na czarno i tyle się zmieni. Taki będzie efekt tej ustawy. Więc tutaj tacy specjaliści, którzy jeszcze za komuny się tym zajmowali, teraz będą, prawda, doradcami i konsultantami, jak tu założyć dziuple, melinę i jak to się robi. Być może zarobią na tym niezłe pieniądze właśnie z tytułu tego doradztwa. To oczywiście wszystko będzie funkcjonowało, bo jak ktoś chce, to kupi i tyle. Jest popyt, jest podaż, nikomu to nie szkodzi w tym sensie, że nikt tutaj nie ponosi jakby żadnej szkody z tego tytułu. Obydwie strony są zadowolone i prawo w takich sytuacjach jest bezskuteczne. To jako prawnik muszę Państwu powiedzieć, że nie ma sensu tworzenia prawa takiego, które chroni mnie przed samym sobą. Dlatego są zawsze nieskuteczne te wszystkie prohibicje, te walki z narkotykami i tak dalej, bo jeżeli to prawo mnie chroni tylko przed samym sobą, to nie ma wtedy, a jednocześnie nie wyrządza nikomu innemu krzywdy, tak jakby mój czyn, to nie ma wtedy osoby zainteresowanej ściganiem. Bo jeżeli ja na przykład okradnę pana, czy tam, nie wiem, na przykład uderzę pana, to pan jest zainteresowany tym, żeby pójść zgłosić to na policję, powiedzieć, Jacek Wilk mnie okradł, albo nie wiem, pobił mnie, albo coś, oszukał mnie, prawda? I wtedy jest wniosek, jest ściganie. Ale jeżeli dwie strony między sobą dokonują na przykład jakiejś transakcji jakimś towarem i obie są z tego zadowolone, to nikt tak naprawdę nie jest zainteresowany ściganiem tego, łącznie z policją, która ma tysiące innych spraw na głowie i jej tam przybywa przestępców, różnych kategorii przestępstw, bo Sejm ciągle wymyśla nowe. To może Państwu przy okazji powiem, co tam Sejm też powymyślał, różne tam nowe kategorie, jak na przykład wsadzanie do więzienia tych niepłacących alimenty, czy wszystko jedno, czy jest sens, czy nie, albo na przykład potencjalna kara za to, że się nie donosi, że rzekomo w rodzinie dzieje się przemoc, czyli zmuszanie do donosicielstwa, ale to tak na marginesie. W każdym razie
I prokuratura, i policja, i prokuratura, i inne organy ścigania mają tyle roboty, że z całą pewnością tego typu przestępstwa będą traktować w sposób no już na pewno marginalny. Więc... Dokładnie. Absolutna racja, oczywiście, że tak. Im więcej tego będzie w szarej strefie, tym mniej będzie wpływów z akcyzy. Ja myślę zresztą, że rząd się dosyć szybko zorientuje, że po paru miesiącach funkcjonowania tego typu ustaw, jak zobaczą tam w tym swoim Excelu w Ministerstwie Finansów, o ile im te przychody spadły z tytułu akcyzy za wódkę i tam inne rzeczy, to pomyślą, no kurczę, blady, no już lepiej niech tam kupują legalnie niż ten. I oczywiście ma pan tutaj rację, premier Leszek Miller, który, kurczę, sobie ostatnio uświadomiłem, że to był chyba najlepszy premier III RP, naprawdę, bo on robił rozsądne rzeczy. Najbardziej liberalny ekonomicznie premier był postkomunistą, a zresztą najbardziej liberalna wolnościowa ustawa gospodarcza, jak państwo pewnie wiecie, to była uchwalona przez ostatni rząd komunistyczny 23 grudnia 1988 roku, czyli słynna ustawa Wilczka, prawda? A potem było już tylko coraz gorzej, już przemykano. Więc ten najbardziej liberalny, wolnościowy premier, czyli właśnie Miller, zauważył to zjawisko ekonomiczne, on nauczył się tego rzeczywiście, zrozumiał to, że im niżej coś opodatkowujemy, tym bardziej wzrasta wolumen handlu legalnego i tym większe są wpływy do budżetu. Więc krótko mówiąc, jakie będą skutki tej ustawy prohibicyjnej? Po pierwsze, szara strefa i handel, prawda, na czarno, czy działalność, prawda, na czarno. Po drugie, to co pan zauważył, oczywiście spadną wpływy do budżetu, no bo więcej zarobią wtedy ci nielegalni, a mniej państwo z tytułu akcyzy. Ale będzie jeszcze jedno zjawisko. Zjawisko, które zauważyłem na własne oczy, kiedy byłem przy okazji jednej z wizyt na Wyspach Brytyjskich, bo tam jestem dosyć często zapraszany, już chyba z piąty raz byłem ostatnio. I przy okazji jednej z tych wizyt, kiedy mnie zaproszono właśnie, to było albo Leicester, albo Southampton, chyba w Leicester. A koło godziny 12 w nocy ci moi gospodarze, którzy mnie tam gościli, zabrali mi na wycieczkę do centrum miasta. Zabrali mnie, powiedzieli, chodź, pojedź z nami zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda działanie w praktyce różnych tam właśnie takich zakazów. No i zabrali mnie tam do takiej dzielnicy właśnie, gdzie są puby, różne lokale i tak dalej, knajpy, tam przed 12 w nocy. I tam już w ogóle ciężko było wjechać w tę ulicę, ponieważ właściwie ulice, pobocze, wszystko było zaścielone tam młodzieżą, że tak powiem, w różnym wieku, która tam leżała na chodnikach, na poboczach, przy ścianach, różne rzeczy robiła, załatwiała czynności fizjologiczne i tak dalej, i tak dalej. Bo skąd się to wzięło? No to jest tak, oni tam mają chyba do 11 właśnie można sprzedawać alkohol, potem już nie. No więc co się robi? No więc trzeba do tej 11, przepraszam za słowo, się nastukać, ile się da, no bo potem już nie będzie można, tak? Więc wszyscy po prostu piją na umór do godziny 11, a potem się ich tam znosi, prawda, wynosi. Więc no widok jest tego straszny, tak? No ale no takie są konsekwencje głupiego prawa. Skoro ludzie potem nie mają gdzie tego alkoholu kupić, no to, że tak powiem, ładują w siebie, ile się da na zapas, prawda? To tak w tym dowcipie o tym, o facecie, który pojechał sobie kupić butelkę whisky i na rowerze i myśli sobie, kurczę, dowiozę czy nie dowiozę z powrotem? Może się przewrócę, może się rozbije mi ta butelka. No i co zrobił? No i wypił całą butelkę, wsiadł na ten rower. Jak wrócił do domu, mówi, no miałem rację, 11 razy się przewróciłem, także dobrze, że wypiłem od razu. No, więc tego typu ustawy nam tutaj rząd zafundował oczywiście dla nas, dla naszego dobra, na to, żeby nas chronić przed samymi sobą, prawda? Rząd tak dba o nasze dobro, że mamy go coraz mniej w związku z tym. Tak pragnie tego naszego dobra. No i co tam jeszcze było? No było wiele rzeczy, no ale był między innymi ten zniesienie tego limitu płacenia składek ZUS, tak? Czyli że teraz jest tam 10-krotnie, tam jest teraz 30-krotność, do tej pory była 30-krotność płacy minimalnej, do tego się płaciło ZUS, a powyżej tego się już nie płaciło tam wyższych składek, tak? Więc to zostało zniesione.
to zostało zniesione i rząd mówi w ten sposób, że to nie może tak być, że tutaj pani właśnie jest sklepikarka, ona płaci ZUS od swojej tam pełnej pensji, wszystko proporcjonalnie, a jakiś taki wstrętny menadżer, dyrektor, prezes, to on tylko tam do marca płaci, a potem to już tego ZUS-u nie płacisz. To jest niesprawiedliwe, okropne, nierówność w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No i ja kiedyś na jednej takiej debacie w telewizji zadałem pytanie, proste pytanie panu posłowi Cymańskiemu. Panie pośle, bo on tak bronił tego płomiennie, tego, że to tak sprawiedliwie musi być. Panie pośle, to niech mi pan powie, niech pan powie widzom przed telewizorem, czy ci, którzy będą w związku z tym płacić 10 razy większą składkę, dostaną potem 10 razy większą emeryturę? I on nie wiedział, co odpowiedzieć na to pytanie. Bo z jednej strony, ja się mu nie dziwię, bo z jednej strony oczywiście teoretycznie, zgodnie z tym systemem, który jest teraz, gdzie się niby zapisuje te nasze wszystkie składki, dopisuje, zlicza w ten słupek i tak dalej, no to jasne, że taka osoba powinna potem dostać 10 razy większą emeryturę, no przecież mu się to wszystko zlicza w końcu, tak? Tam są tworzone te kapitały jakieś wyjściowe, kapitał podstawowy, kapitał składkowy i tak dalej. Tam jest ten superkomputer ZUS-u, który to wszystko oblicza. Robert Gwiazdowski, profesor Robert Gwiazdowski zawsze się śmieje, że ZUS ma najgenialniejsze komputery na świecie, ponieważ one liczą coś, czego nie ma i czego nie będzie. One to liczą. Tak? Tam są komputery, które wyliczają coś, czego nigdy nie będzie, więc to jest najbardziej genialny system na świecie. No więc teoretycznie zgodnie z tą zasadą, według której obowiązuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ci, którzy wpłacą 10 razy większe składki, no to powinni dostawać 10 razy większą emeryturę. Czyli powinni dostawać, nie wiem, po 50-60 tysięcy emerytury potem, tak? Tylko, szanowni państwo, przecież nikt w to nie wierzy i oni też wiedzą, że tak nie będzie, absolutnie. Poza tym, jakieby się te głosy podniosły, że jakie emerytury, to my tu obniżamy ubekom innym takim, a tutaj ci będą zarabiali po kilkadziesiąt tysięcy, będą mieli emerytur. No jakżeż tak można, prawda? Więc oni się sami zapętlili w to i teraz, gdybyście państwo rozmawiali z tymi przedstawicielami PiS-u, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, to właśnie zadawajcie im to jedno pytanie. Skoro ci wstrętni menedżerowie, ci specjaliści, którzy tak dobrze zarabiają, czy powyżej, nie wiem, tam 15 tysięcy miesięcznie, skoro będą płacili dużo większe składki, to czy oni będą dostawać kilka razy większą emeryturę? Oczywiście, że nie będą. I to jest od początku do końca wszystko oparte na jednym wielkim oszustwie. Zresztą przecież Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest takim jednym wielkim oszustwem. To jest taki system, proszę państwa, który... Wszystko jedno, czy podchodzimy do niego od strony ekonomicznej, czy prawnej, czy nawet takiej moralno-etycznej, jest jednym wielkim absurdem. Bo od strony ekonomicznej ZUS, czy dokładnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to jest nic innego niż piramida finansowa w czystej postaci. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że w Polsce nie ma czegoś takiego. W Polsce nie wprowadzono przepisów, zakazu funkcjonowania piramid finansowych. Tam są takie inne, troszeczkę podobne instytucje pokrewne, ale bezpośredniego zakazu funkcjonowania piramid finansowych jako takiego nie ma. A dlaczego nie ma? Bo gdyby był, to by trzeba zakazać działalności ZUS-owi. Bo on działa na tych zasadach. Piramida finansowa, istotą piramidy finansowej jest to jest taka instytucja, która nie wypracowuje żadnych zysków, nic nie inwestuje, nie pomnaża i tak dalej tego kapitału, który dostaje, tylko tym beneficjentom, czyli tym, którzy są na górze piramidy, płaci z tego, co wpłacają ci, którzy wchodzą do piramidy. I żeby zachęcić ludzi do wejścia do piramidy, ci na górze muszą uzyskiwać odpowiednio dużo, wtedy tych wchodzących jest więcej, ci na górze uzyskują odpowiednio dużo, wszyscy widzą, że to jest fajne, wchodzą, w pewnym momencie piramida się załamuje, zawsze przychodzi taki moment. I ZUS działa dokładnie według tej zasady. ZUS nie wypracowuje żadnych zysków, w nic nie inwestuje, nie ma żadnych pieniędzy, tam nie ma kompletnie nic, tylko ci, którzy są na górze tej piramidy, czyli ci, którzy osiągnęli pewien wiek, dostają to, co wpłacają ci, którzy do tej piramidy wchodzą, czyli wszyscy, którzy zaczynają pracę i są zobowiązani do, czy zatrudnienie, czy samozatrudnienie, czy są zobowiązani do płacenia składek. Więc to jest klasyczna piramida finansowa, tylko oczywiście różni się dwiema rzeczami od klasycznej piramidy. Mianowicie tym, że w takiej piramidzie typowej to ci, którzy już dostają, to dostają dużo więcej, bo musi być jakaś zachęta, a poza tym robią to dobrowolnie. Dobrowolnie wszyscy wchodzą do takiej piramidy, tak? A zachęcenie właśnie tymi zyskami, a nie tym, że państwo ich zmusza. To jest aspekt taki ekonomiczny. Z punktu widzenia prawnego z kolei ZUS to jest klasyczny wyzysk.
klasyczny, taki czyściutki, podręcznikowy, kodeksowy wyzysk, bo ja tu mam na myśli nie wyzysk w sensie tym marksistowskim, jak to tam Marks opisywał, że tam klasa robotnicza jest gnębiona przez kapitalistów, tylko mam na myśli określony przepis w kodeksie cywilnym. Jest taki przepis, który mówi o wyzysku. Polega to na tym, że jak mamy jakiś stosunek prawny, zobowiązanie na przykład, i jedna ze stron tego stosunku prawnego dostaje świadczenie niewspółmiernie wyższe od tego, co druga dostaje, czyli po prostu niesprawiedliwie się rozkładają tak by te wzajemne korzyści, to wtedy to jest wyzysk i taką umowę można albo zmodyfikować przed sądem, albo wręcz rozwiązać, wycofać się z niej i tak dalej. Tak? I teraz jak policzymy, zobaczymy ile przeciętny, zwłaszcza mężczyzna, wpłaca do ZUS-u w ciągu całego swojego życia i porównamy, nawet bez żadnych tam odsetek, bez żadnego tam dochodu z tytułu właśnie tam, nie wiem, oszczędzania. I porównamy to do tego, ile on w ciągu tych swoich statystycznych 8 lat na emeryturze z tego ZUS-u dostaje, to jest ze 3 razy mniej, tak, mniej więcej. I gdyby to była normalna umowa cywilnoprawna, to każdy mógłby pójść taką umowę w sądzie rozwiązać, albo zmodyfikować, albo się z niej wycofać i tak dalej, i tak dalej. A tu... Mężczyzna? No nie, no bo jak ma 65 lat, a żyje 70 w tej chwili, ile teraz? Bo to się trochę... 78? Ale w ten sposób jest liczona nasza emerytura na podstawie kapitału zgromadzonego, że zakłada, że będziemy żyli 19 lat. Tu już jest przekaz. No i tu jest kolejny, oczywiście. No jasne, że tak, no jasne. Więc to jest klasyczny wyzysk w świetle prawa. Ja próbowałem dwa razy wnieść do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną właśnie w sprawach ZUS-owskich i właśnie ona była oparta właśnie głównie o ten zarzut jeden, że to jest wyzysk. I byłem bardzo ciekaw, co Sąd Najwyższy powie. Czy sąd powie, że to nie jest wyzysk, czyli stwierdzi, że jak ktoś kilka razy dostaje więcej niż, wkłada więcej niż dostaje, to jest wszystko w porządku. To byłoby kuriozum samo w sobie. Czy Sąd Najwyższy stwierdzi, że owszem, to jest wyzysk, ale taki legalny, państwowy, że państwo może wyzyskiwać. Niestety nie uzyskałem odpowiedzi, bo w obydwu przypadkach Sąd Najwyższy nie przyjął sprawy do rozpoznania z jakimś tam durnym uzasadnieniem. Tak niestety mamy skonstruowane przepisy o skardze kasacyjnej, że tam właściwie według własnego widzimisię Sąd Najwyższy może przyjąć albo nie przyjąć. Mniejsza o to. W każdym razie nie dowiedziałem się, czy to jest wyzysk, czy to nie jest wyzysk. Moim zdaniem oczywiście to jest wyzysk, bo w wszystkich innych przypadkach takich tego typu umów to jak najbardziej. Więc z punktu widzenia prawnego mamy wyzysk, ale z punktu widzenia etycznego na przykład, takiego czysto ludzkiego, to jest tak niemoralna sprawa. Absolutnie. To najprościej wytłumaczyć na takim przykładzie, który ja zawsze powtarzam i się nim posługuję. Wyobraźcie sobie państwo, że macie dwóch ludzi, sąsiadów, panów w tym samym wieku, urodzili się w tym samym roku, pracują w tym samym miejscu pracy, zarabiają tyle samo, mieszkają po sąsiedzku, w sąsiednich mieszkaniach, właściwie są identyczni pod każdym względem, z wyjątkiem jednego. Mianowicie Kowalski, powiedzmy, ma troje dzieci, a Nowak nie ma w ogóle dzieci. Pierwszy rzeczywiście ma tę dużą rodzinę, dzieci utrzymuje, finansuje, no płaci im za szkoły, lekarzy, jakieś tam zajęcia dodatkowe i tak dalej. Czasami jak chorują, to nie dosypia, nie chodzi do pracy, męczy się z tymi dziećmi. No generalnie poświęca się rodzinie, wychowanie tej trójki dzieci. A Nowak dla odmiany bezdzietny, hula sobie, kupuje samochody, jeździ na wycieczki zagraniczne, chodzi do spa, dba o swoje zdrowie, wygląd, świetnie wygląda i tak dalej, i tak dalej. No generalnie sobie, że tak powiem, cieszy się życiem na maksa. No i przychodzi moment, kiedy oni obydwaj przechodzą na emeryturę. W momencie, kiedy oni przechodzą na emeryturę, ponieważ jak już wcześniej ustaliliśmy, ZUS nie ma żadnych pieniędzy i żaden z nich tak naprawdę niczego tam nie zaoszczędził, bo to wszystko zostało roztrwonione przez ZUS już dawno, to w momencie, jak przychodzą na emeryturę, to obydwaj są utrzymywani przez trójkę dzieci Kowalskiego. Trójka dzieci Kowalskiego, który przez całe życie się męczył i odkładał różne przyjemności i tak dalej na lepsze czasy, ta trójka dzieci Kowalskiego utrzymuje obydwu panów porówno. Więc to, czy że jeden się męczył, a drugi się nie męczył z dziećmi, nie ma żadnego znaczenia. Obydwaj są na utrzymaniu trójki dzieci Kowalskiego. Mało tego, proszę państwa, prawdopodobnie Kowalski będzie żył krócej, bo mniej o siebie dbał i tak dalej, więc kto wie, być może jakaś choroba go męczy, którą zaniedbał i się za bardzo o siebie nie treszczył, więc najprawdopodobniej
po jakimś czasie trójka dzieci Kowalskiego będzie utrzymywać wyłącznie od Nowaka, któremu się nie chciało mieć dzieci. Mało tego, być może Kowalski będzie tak naprawdę ma niższą emeryturę, bo przez to, że nie był w pracy, pilnował dzieci, chorowały i tak dalej, to być może tych składek mu się troszkę teoretycznie tam mniej zapisało, tak? Więc dostanie mniej. Więc spójrzcie uwagę, zwróćcie uwagę Państwo, w takim systemie trzeba być kompletnym idiotą, żeby mieć dzieci, tak? Skoro potem moje dzieci będą pracowały na tego obok i utrzymywały tego, który ich nie chciał mieć w ogóle. A wszyscy po cichu zakładają, że to właśnie dzieci sąsiada będą mnie utrzymywać na emeryturze. I to jest bardzo powszechne przekonanie, bo ja pamiętam jeszcze, jak nie miałem dzieci w ogóle, to mi się zdarzyło na jakiejś tam wycieczce, gdzieś tam nasz gospodarz tak jakoś tak właśnie pytał o różne sprawy i między innymi właśnie też o te. No jak to, czemu wy nie macie? Kto mnie będzie utrzymywał na emeryturze? Tak, więc ludzie o tym wiedzą, że to cudze dzieci będą ich utrzymywać. Tylko że koniec końców, skoro wszyscy tak zakładają, to demografia nam spada na łeb, na szyję i to jest główna przyczyna oczywiście zapaści demograficznej. Że liczymy na emeryturze na państwo, a nie na to, co zawsze, czyli na właśnie swoją rodzinę. Więc ZUS jest kompletnym absurdem z punktu widzenia każdego, i etycznego, i ekonomicznego, i prawnego, no ale jest cały czas utrzymywany, no bo to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to jest potężny elektorat, to są ogromne pieniądze, to są te co roku te miliardy na te komputeryzacje, już nie pamiętam ile poszło w ogóle tych miliardów na tę słynną komputeryzację ZUS-u, czyli na te komputery, które liczą coś, czego nie ma albo czego nie będzie, prawda? I tak dalej, ale przede wszystkim politycy się panicznie boją powiedzieć ludziom prawdę. Wszystkie te pokolenia polityków, wszystkie te rządy tego ostatniego 30-lecia, wszystkie one łgały i kłamały, że ten system będzie funkcjonował. I oni się teraz boją powiedzieć ludziom prawdę, no bo ludzie by ich zlinczowali, prawda? Więc ten strach przed ludźmi powoduje, że oni brną, idą w zaparty i udają, że to będzie działało. Oczywiście, że to nie będzie działało, bo nie ma na to szans, bo jeżeli za lat, nie wiem, 30 na jednego emeryta będzie przypadał jeden pracujący, no to nie ma takiej siły, żebyśmy utrzymali, prawda, w tym systemie tych emerytów. Nie ma takiej siły po prostu. To jest po prostu niemożliwe. Więc zamiast reformować ten system i odchodzić na rzecz innych koncepcji, no to się wraca do niego, się znosi te limity i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nawiasem mówiąc, te nieszczęsne otwarte fundusze emerytalne przy wszystkich swoich wadach i wielu nieprawidłowościach, których było mnóstwo, ja się z tym zgadzam, to mimo wszystko był kierunek, krok w dobrym kierunku, znaczy w takim kierunku, że rzeczywiście tam były realne aktywa, walory odkładane na indywidualne, że tak powiem, konto i faktycznie każdy tam obywatel miał w tych akcjach czy obligacjach coś tam miał, tak? To rzeczywiście było. I to powinno być jego. No to zostało niestety skasowane, bo w pewnym momencie panu ministrowi Rostowskiemu zabrakło pieniędzy w kasie. Doszedł do wniosku, że coś trzeba zrobić, nam skasował te środki z otwartych funduszy emerytalnych. Mnie osobiście tam 30 parę tysięcy w tych obligacjach zostało skasowane, więc dokonano ogromnego złodziejstwa w biały dzień. 150 miliardów mniej więcej środków tych w obligacjach, które były w otwartych funduszach, zostało skasowanych, przyjętych przez państwo. No i tyle. A Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wszystko jest w porządku, tak? Można kraść. Pan profesor Rzepliński jak najbardziej, okej, wszystko jest dobrze. Rządzie, jak ci brakuje pieniędzy, to okradaj sobie obywateli ile chcesz. Nie ma problemu. Więc to był ten czarny piątek. To był ten czarny piątek. Potem tam jeszcze było kilka rzeczy po drodze. No i potem jeszcze mieliśmy słynne expose nowego super premiera. Wszyscy w napięciu oczekiwali, w wielkim napięciu oczekiwali, cóż to będzie za wielka rekonstrukcja rządu, kto tam będzie, kto zostanie wymieniony, kto odwołany. No okazało się, że póki co zrekonstruował się tylko sam premier. Zamienili się miejscami z panią premier Beatą Szydło, która w mojej ocenie, taką tutaj hipotezę mam, która w mojej ocenie jest szykowana na takiego ewentualnego kandydata na prezydenta. Znaczy, gdyby się okazało, że Andrzej Duda będzie za bardzo fikał, to wtedy ta właśnie lubiana, popularna, nudna, ale taka w sumie stabilna pani premier, ciesząca się jakimś tam zaufaniem, zostanie wystawiona jako kandydatka.
Zobaczycie Państwo, że tak się to prawdopodobnie skończy. Czyli właśnie, że być może Prawo i Sprawiedliwość, albo to jest taki straszak dla Andrzeja Dudy, tak? Że okej, jak chcesz sobie tam fikać i tam buntować się, to no to trudno, przeżyjemy, ale nie dostaniesz już, że tak powiem, nominacji na następną kadencję. My wystawimy innego kandydata i tym kandydatem na mojego nosa politycznego będzie na 90% właśnie Beata Szydło. I po to została przesunięta tak by w drugi szereg, bo ona cały czas będzie ją widać, będzie lubiana, ale nie będzie właściwie za nic odpowiadać, tak? Więc zdejmie się z nią, odium odpowiedzialności za ewentualne jakieś tam niepowodzenia, a będzie dobrym, że tak powiem, dobrą twarzą do tego, żeby ją wystawić. No więc zrekonstruował się tylko premier, no i premier wygłosił swoje exposé. I właściwie powiem Państwu, że już po trzeciej minucie to już właściwie nie było sensu słuchać tego expose, dlatego że on wtedy powiedział w tej trzeciej minucie mniej więcej, powiedział wyraźnie, że państwo wraca do gospodarki. Czyli, krótko mówiąc, premier nam obiecał, że to, jak to mówił słynny włoski polityk, wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Państwo wraca do gry i to była istna orgia etatyzmu, interwencjonizmu, kolektywizmu, prawda, to my urzędnicy, prawda, będziemy tym wszystkim zarządzać i tak dalej, i tak dalej. Także mówię, że właściwie po trzeciej minucie było wiadomo, o co chodzi. Możemy się tylko modlić o to, żeby te wszystkie obietnice premiera Morawieckiego skończyły tak samo jak te jego słynne plany, prawda. Nie wiem, nie pamiętam, ile ich tych wersji, tych planów Morawieckiego było. Ale na szczęście wszystkie skończyły na poziomie tego nieszczęsnego PowerPointa i właściwie nic z tego do tej pory nie wynika, więc możemy tylko mieć taką nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Rodzi się tu pytanie takie interesujące, właściwie dlaczego takiej wymiany dokonano? Było takie jakieś dziwne uzasadnienie tego, że sytuacja międzynarodowa tego wymaga, żeby właśnie tutaj to Morawiecki był, a nie Beata Szydło. Ja co prawda nie bardzo rozumiem, nie bardzo wyobrażam sobie sytuację, w której to Morawiecki, a nie Beata Szydło mogłaby coś tam załatwić za granicą, no ale być może są takie sprawy, o których nie wiemy, o których się niedługo dowiemy, do których właśnie lepiej się nadaje premier Morawiecki, może ze względu na jakieś tam swoje finansowe powiązania w tym świecie wielkim finansów, to się pewnie niedługo, proszę Państwa, okaże. Natomiast niewątpliwe jest to, że premier Morawiecki jest człowiekiem, który nie ma właściwie za sobą żadnego zaplecza politycznego. No oczywiście można powiedzieć, że tam ma to swoje zaplecze w postaci tej symbolicznej formacji Solidarności Walczącej, no ale to powiedzmy sobie uczciwie bardzo małe zaplecze w postaci jego taty i paru posłów. Chociaż trzeba przyznać, że tych kilku posłów, w tej chwili sześciu czy siedmiu, to może być w razie czego taka alternatywa dla tych kilku posłów albo Zbigniewa Ziobry, albo Jarosława Gowina. Więc być może też chodzi o to i gra się toczy właśnie o to, żeby w razie czego, jeżeli któryś z tych panów, prawda, w ramach tej koalicji rządzącej, któryś z tych panów albo Zbigniew Ziobro, albo Jarosław Gowin będzie zbyt jakiś taki, nie wiem, niewygodny, no to wtedy się go łatwo zastąpi ludźmi Morawieckiego, ponieważ akurat tych kilku posłów Ziobry czy Gowina można będzie zastąpić na posłów właśnie koła Wolni i Sprawiedliwi, zwanego przeze mnie Szybcy i Wściekli. Więc akurat taka alternatywa może być dosyć wygodna dla Jarosława Kaczyńskiego, co nie zmienia faktu, że Morawiecki jest człowiekiem właściwie, który jest od niego w 100% uzależniony, absolutnie. I być może to też o to chodzi, żeby mieć osobę, która rzeczywiście tak naprawdę no jest już tutaj absolutnie od naczelnika państwa zależna i nie może zrobić żadnego właściwie kroku samodzielnego bez jego zgody. A z drugiej strony też przystopować te różne zapędy tych innych kandydatów, którzy też już chcieli w ramach tego... tak, jest pytanie? Jest też? Nie jest posłem, dokładnie. Jednocześnie mówię, w razie czego tych jego sześciu posłów, jego taty jest w razie czego w stanie zastąpić tych nielubianych gowinowców czy ziobrystów. Więc to się wszystko składa pewną jedną całość. Czy osoba całkowicie zależna od naczelnika politycznie?
I kto wie, być może właśnie to jest też pokazanie prezydentowi takiego jakby takiej czerwonej kartki, że słuchaj, no my tutaj mamy, możemy w razie czego postawić na innego konia. Ale też z drugiej strony wygląda na to, że układ był raczej taki, że prezydent postawił takie ultimatum, że owszem, ja wam podpiszę jeszcze kilka tych ustaw, ale pod warunkiem, że w rządzie się zmieni tam kilka osób. No i wszyscy teraz czekamy w napięciu na tę pełną, na tę drugą część, kto rzeczywiście z tego rządu wyjdzie, a kto nie, bo to będzie pokazywało, gdzie prezydent, że tak powiem, obsadził swoich ludzi. No na 99% zmieni się minister spraw zagranicznych i to jest akurat chyba dobra wiadomość, bo właściwie chyba każdy w Polsce byłby lepszym ministrem spraw zagranicznych niż minister Waszczykowski. Może Szczerski będzie, zobaczymy. Tak mi się wydaje, że tam chyba się szykuje Szczerski na ministra spraw zagranicznych. Ale zauważcie państwo, że to się dokonało w bardzo niewygodnym momencie, bo zrekonstruował się premier, pojechał do Brukseli, nie mając własnego ministra spraw zagranicznych, bo go nie ma, bo Waszczykowski jest tak, by to nie jest jego człowiek. Nie był w stanie tak naprawdę tam nic sensownego zrobić, bo nawet najmądrzejszy na świecie premier nie jest w stanie prowadzić polityki zagranicznej bez dobrego zaplecza, bez ministra spraw zagranicznych, któremu ufa, bez resortu, którego przygotuje, który tam te wszystkie szczegóły do negocjacji mu przedstawi, bo to jest przecież ciężka robota tam wprowadzić tego swojego przedstawiciela państwa w różne tam niuanse. Więc w chwili obecnej mamy taką sytuację, na co prawie nikt nie zwraca uwagi, że nasz nieszczęsny superpremier jest absolutnie w polityce zagranicznej obezwładniony. On jest sam. I dlatego wcale mnie nie zdziwiło to, że on uciekł z tego szczytu w Brukseli, bo on nie był przygotowany, bo nie mógł być przygotowany. Kompletnie. I teraz dopóki on nie będzie miał swojego ministra spraw zagranicznych i zaplecza w postaci tego resortu, to tak naprawdę nasza polityka zagraniczna leży i kwiczy. No i nie ma. Znaczy ona generalnie jest w stanie opłakanym, ale w tym momencie to już w ogóle. Więc czekamy tutaj w napięciu wielkim, którzy ministrowie zostaną zmienieni, a którzy nie. No i wtedy się okaże, prawda, gdzie tam prezydent obstawił swoich kandydatów. Ja osobiście jestem ciekaw, czy główny tutaj przeciwnik prezydenta, czyli Zbigniew Ziobro, zostanie zmieniony, czy nie. To jest dla mnie bardzo interesujące. Wydaje mi się, że Antoni Macierewicz raczej zostanie, to jest prawie że pewne. On ma zbyt mocną pozycję, on ma taki słynny żelazny sejf, w którym tam ma różne rzeczy ciekawe na różne osoby i tam z tego jest wystarczająco dużo, żeby mógł się czuć bezpiecznie. Także on raczej zostanie. No więc, proszę państwa. Za Macierewicza? No, nie chce, czy się boi, nie? Na jego miejscu też bym raczej, że tak powiem, się mocno zastanowił. Także moim zdaniem Macierewicz jest nie do ruszenia w tym momencie. To jest tak naprawdę osoba, która rządzi w tym kraju, bo formalnie rządzi naczelnik, ale tak naprawdę rządzi ten, kto rządzi naczelnikiem, czyli właśnie Antoni Macierewicz. Ze wszystkim, z całą swoją tą wiedzą szczególną. Także, szanowni państwo, no jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo ja osobiście, kiedy słuchałem właśnie tego exposé ministra, nowego premiera, nowego superpremiera i słuchałem o tych wszystkich inwestycjach państwowych i tak dalej, i tych nowych agencjach, które mają powstać. No, nie wiem, czy państwo wiecie, ale za rządu PiS-u powstało już kilkanaście różnych nowych agencji i tego typu instytucji, kilkanaście, tak? I powstają ciągle nowe. Ostatnio takie kuriozum się pojawiło, że powstały dwie agencje w różnych ministerstwach, które mają praktycznie tę samą nazwę, tylko niech sobie przypomnę, jak one się nazywają. Jedna coś, powiedzmy, planowania narodowego, a druga narodowego planowania, tak? Także w dwóch ministerstwach właściwie powstało to samo, tylko różni się po prostu słowami. Są w innej kolejności. Już do takiego kuriozum dochodzi. Więc ten rząd po prostu na potęgę buduje nowe agencje, tych urzędników przybywa. No w ogromnym tempie to następuje rozrost tego państwa. Myśmy przecież byli za czasów Platformy Obywatelskiej przerażeni tym, jak oni mocno ten aparat urzędniczy rozbudowują i w ten sposób kupują sobie wyborców, bo przecież to o to chodzi tak naprawdę. Im więcej utworzymy tych urzędów, urzędników, tym więcej ludzi potem na nas zagłosuje. To jest proste, tak? No bo na kogo oni zagłosują? No na tych, którzy dali im pracę.
Więc myśmy byli tym przerażeni. Ja szczerze mówiąc byłem przekonany, że jak już Prawo i Sprawiedliwość sobie kupiło parę milionów wyborców za pomocą programu 500+, to już nie będą robić takich rzeczy, że jeszcze będą kupować dodatkowych, tworząc te wszystkie państwowe instytucje niepotrzebne. A niestety, oni idą też w tym kierunku, prawda? Też jest rozbudowa i tych agencji i tak dalej. Jak państwo się interesują, to mogą znaleźć w internecie, są listy, prawda? Ile tego stworzono, jest jeszcze planowanych. To po prostu kwitnie w sposób nieprawdopodobny i tworzy. No właśnie. Także być może efekt działań tej agencji lotnictwa będzie mniej więcej taki jak tej agencji, która wyprodukowała ten serial słynny, tak? Prawda? Czyli jakby to powiedzieć, opłakany po prostu. Teraz apteki przecież będą chyba przydzielać tam w zależności od regionu ilość aptek. A no właśnie, ustawa apteka dla aptekarza, no tych absurdów jest cała masa po prostu. To jest wszystko granie na sentymentach z PRL-u, bo tak się prezentuje ten elektorat, który jest ciągle gdzieś tam zafascynowany tą epoką, no bo to przypadało na ich okres młodości, a ci do tego wracają i skrzętnie to wykorzystują. Tak, to znaczy oczywiście to jest wszystko gra na emocjach i to jest próba właśnie kupienia sobie ludzi za pomocą tego typu rozwiązań, prawda, żeby to oni byli przekonani, że to ta władza im dała, to ta władza właśnie nas, oni są o tym przekonani jak najbardziej z tragicznym skutkiem dla nas wszystkich, ale w ogóle to kopiowanie tych rozwiązań PRL-owskich jest przerażające. No, ja też tak patrzyłem w sumie na ministra właśnie Morawieckiego i z jednej strony sobie myślałem, premiera Morawieckiego, i z jednej strony sobie tak myślałem, że no okej, okay, no on był w Solidarności Walczącej, tak? A Solidarność Walcząca była jeszcze bardziej na lewo od Solidarności, tak? No Solidarność przecież, ta główna Solidarność, ona tam nie walczyła o żaden wolny rynek albo jakiś tam kapitalizm, broń Boże, tylko walczyła o socjalizm z ludzką twarzą przecież, tak? To był cel Solidarności, socjalizm z ludzką twarzą, na który składały się dwa elementy. Po pierwsze, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, a po drugie, żeby kiełbasa była w sklepie i nie za drogo, tak? Jak były te dwie rzeczy, to wtedy był socjalizm z ludzką twarzą i o to walczyła Solidarność. Jak się przejrzy te 21 postulatów gdańskich, to przecież tam są głównie takie socjalne różne banialuki. Prawie żaden z nich nie ma większego sensu. Oni o to walczyli, tak? A Solidarność Walcząca była jeszcze bardziej na lewo, więc to byli prawie że tacy trockiści, tak? Więc z jednej strony ja sobie myślę, no okej, czym Morawiecki za młodu nasiąkł, to teraz, że tak powiem, tym trąca. No trudno, tak został wychowany w tym lewactwie niestety. A z drugiej strony sobie myślę, no kurczę, walczyli z tym PRL-em, a teraz go odbudowują. No to jest jakiś po prostu syndrom sztokholmski, no ofiara, że tak powiem, czci swojego kata, no. To jest dla mnie niepojęte, no ale to już trzeba by psychologów jakichś politycznych zaangażować, żeby, że tak powiem, zbadali, na jakich zasadach funkcjonują ci. Nie no, ktoś powiedział, że tu wychodzi geniusz Kaczyńskiego, bo on otacza się ludźmi, którzy są po prostu nie są w stanie się przeciwstawić, bo pan Piotrowicz to był przecież jeszcze parę lat temu człowiek, do którego pewnie strzelał ze wszystkiego, a teraz się nim wysługuje. No. Ale rzeczywiście, no to jest taka zasada, że stawia się na kluczowe stanowiska ludzi, którzy są absolutnie uzależnieni, prawda, wiszą, że tak powiem, w 100% od... Chociaż w sumie taki Morawiecki, ten młody oczywiście, on świetnie zarabiał, on był ustawiony, no po co on się jeszcze pchał do tej gospodarki, Boże kochany, no mógł sobie siedzieć w tym banku, mielibyśmy spokój, a teraz będzie nam wymyślał nowe, prawda, centralne okręgi przemysłowe i centralny port lotniczy, który ma przyjąć 50 milionów mieszkańców, nie mieszkańców, tylko 50 milionów pasażerów rocznie. Tylko nawet jakby się dodało tych, którzy są na wszystkich okolicznych lotniskach w Polsce, to nawet połowy się z tego nie uzbiera, więc którzy korzystają z tych lotnisk, z Warszawy, Modlina, nie wiem, z czegoś tam jeszcze razem wziętych, to się nie uzbiera, nie ma w ogóle takiej siły. A oprócz tego jeszcze Berlin przecież buduje lotnisko i niedługo je skończy w końcu. Więc gdzie ci Polacy będą latać? No, na pewno nie do centralnego portu lotniczego, tylko będą korzystać, na przykład ci, co mają bliżej do Berlina, to będą korzystać z Berlina, a nie z tego portu. No więc... No do Radomia, tak, tam jest ruch rzeczywiście, tak, jeden pasażer dziennie czy coś takiego, więc to są absurdy zupełnie, tak, czyli po prostu moim zdaniem minister Morawiecki, ciągle mówi minister, jeszcze się nie przyzwyczaiłem, super premier Morawiecki chce sobie za wszelką cenę zbudować pomnik, tak jak Kwiatkowski, chciał być takim drugim Kwiatkowskim, wszystko jedno, ile nas wszystkich to będzie kosztowało. To jest dla mnie typ takiego ekonomisty psychopaty, znaczy
Państwu wytłumaczę, co ja mam na myśli, mówiąc ekonomista-psychopata. Ekonomiści dzielą się z grubsza na takie dwie grupy. Jedni przypominają takich astronomów, którzy tam sobie obserwują te ruchy ciał niebieskich, opisują, badają w zależności zjawiska, przewidują, kiedy ta kometa przyleci, kiedy odleci i wszystko jest w porządku, tak? No, broń Boże, co by się stało, gdyby oni mieli władzę i możliwość ingerowania w te wszystkie ruchy planet i doszli do wniosku, że oni by to zrobili lepiej, tak? Że to powinno inaczej się przemieszczać. I na szczęście astronomowie tego nie mogą i chyba jeszcze długo nie będą mogli i dzięki temu wszyscy żyjemy. Ale wśród ekonomistów, niestety, oprócz tych, którzy tylko badają, obserwują, zapisują różne zależności i opisują różnymi wzorami i prawami, to są niestety też tacy, którzy są święcie przekonani, że oni wiedzą, jak ta gospodarka powinna lepiej funkcjonować i że to oni lepiej nią pokierują i że to dzięki temu, że oni tam powiedzą, jak to wszystko ma funkcjonować, to będzie lepiej funkcjonować i są przekonani o tym, że bez nich to w ogóle krowy nie będą mleka dawać, że szewcy nie będą butów robić i piekarze nie będą niczego piekli, bo to bez tych genialnych ekonomistów to po prostu nie ma prawa się kręcić. No i byli już tacy w historii, którzy spowodowali, a to wielki głód na Ukrainie, a to rewolucję kulturalną w Chinach, no to był ten sam typ, prawda, ekonomisty, psychopaty. Kosztowało to ludzkość kilkadziesiąt milionów ofiar śmiertelnych. Więc chroń nas Boże od takich, którzy chcą, uważają, że ta gospodarka będzie działać lepiej wtedy, jak to oni tym wszystkim ręcznie pokierują. Bo to jest po pierwsze niemożliwe absolutnie, a po drugie absolutnie no, niebezpieczne i przyniesie zawsze jak zwykle efekt odwrotny do zamierzonego. Więc ja myślę, że w tym roku już te pierwsze efekty niestety tej kretyńskiej polityki się objawią i ludzie to zobaczą na własnej skórze, te wszystkie podniesione podatki, składki i tego typu rzeczy i powoli zaczną się im otwierać oczy. Więc dlatego powiedziałem na początku, że kiedy zawodzą wszystkie inne rozwiązania, to pora na zdrowy rozsądek. No i można to tak podsumować, tę moją część tej swobodnej wypowiedzi w ten sposób, że no, nie pytaj, co rząd może dla ciebie zrobić. Spytaj, czy mógłby tego nie robić. Bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam za głos, jestem troszkę przeziębiony, więc troszkę katar. Ale... Także oczywiście, jak to bywa na tego typu spotkaniach, dwie części. W pierwszej części miałem coś tam powiedzieć od siebie, co już powiedziałem, no a w drugiej części tradycyjnie zachęcam Państwa do rozmowy, dyskusji. Mam nadzieję, że sobie tutaj wspólnie porozmawiamy, pomówimy o różnych sprawach, które Państwa interesują, więc zachęcam po prostu do luźnej, swobodnej rozmowy i wymiany poglądów. A drugi mikrofon się chyba szykuje. Raz, działa, okej. Kto z Państwa ma pytanie? Oczywiście ja mam pytanie pierwsze, bo całą serię mam pytań, ale mogę zająć za dużo czasu. Zacznijmy od pierwszego. Tak, zacznijmy od pierwszego, no ponieważ to, co źle jest, mamy zdiagnozowane. Teraz jak zrobić, żeby wprowadzić to, co jest dobre, bo na razie na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że statystyka jest bezwzględna, ja stąpam twardo po ziemi i na razie mamy 50% poparcia społeczeństwa, tych potencjalnych wyborców mniej więcej dla Prawa i Sprawiedliwości, 30% dla tych totalnych nieudaczników i pozostaje 20%, z których tylko część się posługuje swobodnie, że tak powiem, intelektem. I teraz, jeżeli chcemy na drodze demokratycznej osiągnąć jakiś sukces, no to pasowałoby przedstawić jakąś hipotezę, jak się pozyska większość, żeby cokolwiek wprowadzić. Ja pomijam już fakt, kiedy pasowałoby wprowadzić coś takiego, taką większość uzyskać, żeby tą porąbaną konstytucję zmienić, prawda? No tak. Wie pan co, nie wierzę w to, żebyśmy mogli uzbierać większość, ale jeżeli będziemy mieli odpowiednią liczbę, odpowiednie poparcie, żeby po pierwsze wprowadzić posłów do Sejmu, a po drugie, daj Boże, być potencjalnym składnikiem jakiejś koalicji, to wtedy już można stawiać pewne warunki. I to jest, wydaje mi się, tak naprawdę realny cel ruchów i organizacji wolnościowych. Znaczy dążyć do takiej sytuacji, w której nie da się bez nas rządzić, tak? Jeżeli, daj Boże, by się tak zdarzyło, że w następnym Sejmie, nie wiem, będzie kilkanaście procent wolnościowców, plus, nie wiem, PiS będzie miał te swoje 30, nawet niech ma parę, plus tam cała reszta ileś tam,
to wtedy nikt nie utworzy rządu bez tych kilkunastu procent. I ja powiem panu w ten sposób, gdyby na przykład była taka sytuacja, w której by takie rozmowy były prowadzone, to ja bym dał takim potencjalnym koalicjantom do wyboru jedną z trzech rzeczy. Wybierzcie sobie którąkolwiek i my, że tak powiem, was poprzemy. Którąkolwiek. To jest albo likwidacja podatków dochodowych, albo zakaz zadłużania państwa, czyli już następne budżety bez jakichkolwiek deficytów, albo zniesienie przymusu płacenia ZUS. Wybierzcie sobie chociaż jedną z tych. Wszystko jedno, którą. I wtedy my, że tak powiem, na przykład w to wchodzimy, tak? Więc tu trzeba dążyć do sytuacji, w której ta liczba posłów będzie odpowiednia do tego, żeby mieć już jakąś tam zdolność negocjacji koalicyjnych czy wchodzenia w układ rządzący, tak? I przeforsowania przynajmniej jednej tego typu fundamentalnej zmiany. Bo jeżeli byśmy którąkolwiek z nich przeforsowali, najbardziej oczywiście najlepsze byłoby chyba z likwidacji dochodowych, ale zniesienie przymusu ZUS też, to już potem, że tak powiem, ludzie zobaczą, że to jest dobre i potem już moim zdaniem będą się przekonywać. No ale którąś z tych zmian trzeba by postawić jako warunek fundamentalny, tak? I ciekaw jestem... Nie no, do takiej koalicyjnej, no to jeszcze nie, no bo jeszcze w tym układzie to się nie da. Natomiast to nie zmienia faktu, że trzeba być na to przygotowanym i w razie czego po prostu mieć tego typu strategię, tak? I gdybym na przykład, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym położył na stole te trzy karty i mówię, weźcie sobie, którą chcecie, którąkolwiek z tych trzech, prawda? Wszystkie one są niezależnie od siebie na tyle fundamentalne i dla nas dobre, że każda będzie ogromnym krokiem do przodu. Więc oczywiście nie ma moim zdaniem szans na to, żeby w najbliższym czasie 50% ludzi w Polsce przekonać do likwidacji podatków dochodowych albo zniesienia przymusu ZUS, bo oni tego nie rozumieją. Mi się wydaje, że będą potem prosto zostaną bez środków do życia. Natomiast to kilkanaście procent ewentualnie, które potem może być decydujące dla jakiejś tam koalicji, no to już jest wtedy dobry punkt wyjścia. I co my teraz musimy zrobić, żeby do tych ludzi dotrzeć i ich do siebie przekonać? Ja powiem szczerze, mam taką bardzo, niektórzy mówią, rewolucyjną tezę, ale może zbyt odważną, ale ja uważam, że tragedia polskiej polityki polega na tym, że naszą polityką w tej chwili rządzą takie trzy nieszczęsne tradycje polityczne, wszystkie na literę S. Tradycja sanacyjna, sowiecka i solidarnościowa. I my musimy te wszystkie tradycje odrzucić i mówić ludziom o tym otwarcie i śmiało. Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że ta tradycja solidarnościowa została przemieszana w sposób obrzydliwy z tą postsowiecką, utopiona w sosie sanacyjnym i jest zbudowany socjalizm i po prostu etatyzm, fiskalizm, ten cały właśnie, to co ja nazywam w skrócie kefir, ta polityka kefirowa, kolektywizm, etatyzm, fiskalizm, interwencjonizm, redystrybucja. I nas te kolejne rządy gnębią tym kefirem coraz bardziej. I po prostu musimy to odrzucić, tak? A możemy się powoływać na przykłady, które mamy w swoim własnym doświadczeniu. Przecież my nie musimy szukać gdzieś tam daleko. W przyszłym roku, znaczy w tym roku, bo już to jest ten rok, będzie 30. rocznica uchwalenia słynnej ustawy Wilczka. Trzeba walić ten bęben, ile się da. Na przykład podnosić to, ja już nie mówię o tym, że to była najlepsza ustawa gospodarcza w Europie i jedna z najlepszych na świecie, czyli najbardziej wolnościowa. Ale to był jedyny okres, na co na przykład zwraca często uwagę Centrum Adama Smitha, to był jedyny okres w tym ostatnim 30-leciu, kiedy Polacy przyjeżdżali do Polski. Ludzie rzeczywiście wtedy po ustawie Wilczka wracali do Polski, zakładali biznesy. My się teraz zastanawiamy, jak to zrobić, żeby tych młodych ludzi zatrzymać, żeby ich nie zastępować Ukraińcami i tak dalej, żeby oni wracali. Nie trzeba wyważać otwartych drzwi, nie trzeba wymyślać prochu na nowo. Skoro po Wilczku, mimo że nie mieliśmy wtedy właściwie jeszcze ani systemu bankowego, ani telefonów prawie żeśmy nie mieli, bo ci, którzy Państwo pamiętają, to wiedzą, w jakim stanie była telekomunikacja na przykład wtedy, tak?
albo jak było ciężko zrobić nawet przelew, jak już było zagranicznym, to już nie. Więc nie mieliśmy praktycznie żadnych takich fundamentów gospodarczych, a jednak ruszyło z kopyta. Ludzie założyli 2 miliony firm. Wracali do Polski, inwestowali, zakładali te swoje biznesy i tak dalej. To był jedyny, powtarzam, jedyny taki okres, kiedy Polacy wracali do Polski. Da się? Da się. Wilczek powinien pomnik dostać za to, co zrobił dla polskich przedsiębiorców, bo nie ma drugiej osoby takiej, która w ostatnich, nie wiem ilu, 100 latach chyba, śmiemy twierdzić, zrobiła tyle dla polskich przedsiębiorców, co Mieczysław Wilczek z ostatniego komunistycznego rządu rakowskiego, tak? Ale dlatego, że on sam te swoje biznesy zakłady, on rzeczywiście wiedział, na czym to wszystko polega. W przeciwieństwie do takich ludzi jak na przykład Morawiecki, którzy w życiu buta nie zrobili, nie stali za kasą, nie musieli niczego sprzedać, wystawić faktury, męczyć się z klientami. Przecież on nie ma o tym pojęcia w ogóle. Zrozumcie państwo, że ludzie świata finansów nie mają pojęcia o gospodarce. Oni tylko patrzą na te różne słupki, tu przychody, rozchody, inwestycje, prawda? Im się wydaje, że przedsiębiorcy za dużo oszczędzają, a za mało inwestują teraz. I się głowią, jak tu zrobić, żeby tych wstrętnych burżujów, tych prywaciarzy zmusić, żeby inwestowali. Będą inwestować, jak będą mieli perspektywy oczywiście, ale oni tego nie rozumieją, bo oni nigdy w życiu biznesu nie prowadzili. Zresztą 80% posłów też nie prowadziło żadnego biznesu, a 90% nikogo nie zatrudniało, tak? Posłowie w większości to są albo historycy, albo nauczyciele. Albo prawnicy. No prawników jest akurat mało bardzo, a ci, którzy są, no to tak. Więc to są tacy, co nie prowadzili na przykład swoich kancelarii za bardzo, tak? Więc już tylko dokończę, więc mamy sytuację taką, że o gospodarce decydują ludzie, którzy nie mają o niej pojęcia. No. I taki Morawiecki nie jest dla mnie żadnym autorytetem. Bo jakby on sprzedał w swoim życiu, jakby on przez 3 lata jakąś firmę poprowadził i sprzedał ludziom cokolwiek, to ja bym mu wierzył. Ale on nigdy tego nie robił. On sobie tylko w bankach siedział, tak? Zresztą taki Petru dla porównania. Ja go jeszcze pamiętam z czasów studenckich, bo on był na SGH 2 lata wyżej ode mnie. I tam było takich 4 chłopaków, którzy nosili teczkę za Balcerowiczem, między innymi on. Po prostu chodzili tam za nim, prawda, z tą teczką i ten. No i byli właściwie pośmiewiskiem tam całej uczelni, no ale ten Balcerowicz ich tam ciągnął wszędzie za sobą i tam wsadzał do tych różnych instytucji. Gdzie poszedł Balcerowicz, tam oni szli i tam ich potem upychał w różnych tam rzeczach. I oni też żadnego biznesu w życiu nie prowadzili. Oni byli przenoszeni w teczce, tak? Nosili teczkę, a potem sami zostali przeniesieni w teczce. Więc oni nie mają pojęcia o realnej gospodarce i problemach przeciętnego przedsiębiorcy. O dziwo, to już pani nowa przewodnicząca Lubnauer mówi bardziej zrozumiałym dla przedsiębiorców językiem i mówi o potrzebie, że tak powiem, ulżenia klasie średniej więcej niż Petru. Więc tak to niestety wygląda, proszę państwa. Przepraszam, ale się trochę rozpędziłem, tutaj pan miał chyba kolejną kwestię. Co do Wilczka zgadzam się z opinią, prawda? Co do tych 10% jestem bardzo krytyczny, dlatego że ja zauważyłem trochę dłużej od pana żyję i obserwuję życie polityczne dość dokładnie. Wychodzi ci na to, że te 10% do niczego nie prowadzi, oprócz jednego, że te mandaty można skonsumować, prawda? No i obawiam się, że czyli z mojej oceny wygląda to tak, że gonienie Królewiczka jest bardziej wartościowe niż złapanie. Ja mam trochę większe doświadczenie w innym polowaniu, że to, co proponują wszelkie partie polityczne, proponują uzyskanie dostępu do władzy i ewentualnie w jakiś sposób zrealizowanie bądź niezrealizowanie tego programu swojego, na pewno uzyskanie jakiejś korzyści, przynajmniej pośrednich, z tego dostępu do władzy. Ja sobie pozwoliłem sfinansować kiedyś taki projekt Poseł na miarę. Zapłaciłem informatykowi za zrobienie strony internetowej, stworzenie tego algorytmu, którym tworzone były odpowiedzi, generowane były listy do kancelarii Sejmu. Mam tutaj taki jeden, przekażę panu. Ten liścik. Proszę, ponad tych listów zostało z tej strony wysłanych 96. Z wszystkich list wyborczych posłowie dostali te listy, czyli ich wyborcy wysłali takie listy, tam nazwisko na końcu panu zrobili. Wysłali te listy praktycznie
wysyłając wszystkie 7 postulatów, które wyniknęły z odpowiedzi na te pytania. To pozwoli pan, że potem się oczywiście z tym zapoznam, teraz ciężko, żebym czytał. Ale rozumiem, że zmierza pan do tego, czy poseł... Tak, no. Proszę pana, ze statystyki takiej, jaką dzisiaj sobie zrobiłem, 81 listów było wszystkie 7 postulatów. Następnych 1 do 6, 6. Od 1 do 6 z tych 7, prawda? I następnych jeszcze 5 też było kilka, czyli wyszło, że około 90 osób popierających wszystkie ugrupowania parlamentarne oprócz mniejszości niemieckiej wysłali praktycznie żądanie do posłów obecnej wtedy kadencji 2011, żeby wprowadzono pewne zmiany, takie, które bolą posłów między innymi też, czyli kara razy, tak jak przed wojną, 50% więcej kary dla osoby zachowania publicznych. Czyli proszę pana, doszedłem do takiego wniosku, że wasze, można powiedzieć tutaj, te środowiska polityczne są nikomu do niczego niepotrzebne, ogólnie można by powiedzieć. Gdybyście zadali takie pytania, posługując się własną popularnością, o czego nikt nie chce, ponieważ ja już to zbadałem też na podstawie różnych partii politycznych. Jestem byłym członkiem Platformy Obywatelskiej, która z dużym wysiłkiem mnie wyrzuciła z siebie, łamiąc, proszę pana, jeszcze przy okazji regulamin sądów koleżeńskich, no ale to już jest inny epizod. Czyli proszę pana, gdyby przychodzi teraz sytuacja, kiedy będziemy przygotowywać się do referendum konstytucyjnego. Nikt nic nie robi, oprócz tego, żeby polować na tych swoich wyborców i żeby dostać ileś tych miejsc w Sejmie. A czy nie wskazane byłoby posłużenie się podobnymi działaniem, jak ja przeprowadziłem, uzyskując poparcie dla tych iluś najważniejszych rzeczy. Ta konstytucja nasza powinna mieć 2-3 strony formatu A4. To powinno być coś takiego jak 10 przykazań. W tym momencie można oczyścić, wyselekcjonować. Pan ma te 3 żądania. Ja tam wstawiłem 7. Ludzie mogli wybierać dowolną ilość z tych. Okej, to może dajmy szansę odpowiedzieć. Bo... No ale nie, chodzi o to, że tutaj ja to opisuję. Bo, tak, no ale bo będzie... może jeszcze ktoś inny będzie chciał zadać pytanie, a dajmy szansę odpowiedzieć. Zostało nam 20 minut. Poparcie 90%, bo tak tu wyszło z tej mojej statystyki, 90% ludzi popierających wszelkie ugrupowania polityczne poparło wszystkie postulaty, które powinny być złożyć się na, można powiedzieć, szkielet naszego ustawodawstwa. I oczyściłoby to całą masę. Już panu odpowiadam. Powiem panu w ten sposób. Nawet gdyby 99% posłów w Sejmie poparło pana postulaty, to wcale nie oznacza, że oni za nimi zagłosują. Okej, okay. A dlaczego za nimi wcale nie muszą zagłosować? Dlatego, że w tym systemie, który mamy, poseł się bardziej boi swojego szefa klubu albo partii niż wyborców. Po prostu. Wyborca jest mu potrzebny tylko raz na 4 lata, żeby wrzucił kartkę z jego nazwiskiem. Potem ma go kompletnie w dy. Takie są fakty, proszę pana, bo to wynika z tego, że my nie mamy już w Polsce żadnej demokracji, tylko klasyczny ustrój oligarchiczny, taki klasyczny. Dlatego ja się często śmieję na przykład z Komitetu Obrony Demokracji albo tych obywateli dla RP, albo tam, co tam teraz jest, Akcja Demokracja to się nazywa, bo oni bronią coś, co nie istnieje, tego nie ma. Oni bronią demokracji, której nie ma, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli o składzie Sejmu decyduje kilku panów w Polsce, bo o składzie polskiego Sejmu decydują prezesi, ewentualnie zarządy tych partii, tych kilku partii, które mają w mediach najwięcej, są najbardziej widoczne, czyli mają wchody w mediach, czyli w czwartej władzy, której nikt nie kontroluje. Więc oni decydują o składzie parlamentu, bo to oni ustalają, kto będzie na jedynce, na dwójce, ewentualnie na miejscu 10, bo też czasem bierze, ewentualnie na ostatnim i tyle. I potem skład parlamentu jest w 90 paru procentach odzwierciedleniem tego, co oni sobie zaplanowali. Zawsze się są jakieś anomalii, zawsze trafi się paru posłów, którzy mieli nie wejść i oni potem fikają albo są niezależni, zawsze tacy są, ale oni są bez znaczenia w sensie siły głosu. Więc na sali sejmowej tak naprawdę mogłoby zagłosować tylko tych kilku panów, którzy zadecydowali, prawda, przydzielić im tyle głosów, ile mają, niech siedzą sobie tam w 5 czy 6 i by się nic absolutnie nie zmieniło. Więc wie pan,
Naprawdę, to może się wydawać wyświechtane, ale zmiana ordynacji wyborczej z proporcjonalnej na większościową i to wszystko jedno, czy to będą jednomandatowe, czy dwu, czy trójmandatowe. Ja osobiście jestem za trójmandatowymi okręgami wyborczymi. Ale ta zmiana polega na tym, że mamy nie tak jak teraz selekcję negatywną, że na listy są wpuszczani ci, którzy się nie będą buntować prezesowi, czyli mierni, bierni, ale wierni, tylko zmiana polega na tym, fundamentalna przy tej ordynacji większościowej, że jest selekcja pozytywna, że przechodzą u siebie w okręgach ludzie, którzy mają jakieś tam lokalnie poparcie i oni mogą w ogóle gwizdać na prezesa partii. Może ich to w ogóle nie obchodzić, mogą się z nim nie lubić, nienawidzić i tak dalej, ale jak są mocno w terenie lubiani, popularni, szanowani, to się dostaną po prostu. Zgłoszą tych ileś podpisów, wejdą, zostaną przegłosowani. Oczywiście to też budzi ryzyko takie, że tam paru celebrytów z pustką w głowie wejdzie, no ale no to nie ma systemów idealnych. Nie ma idealnych systemów. Natomiast to jest ta fundamentalna różnica. Więc widzi pan, oni, ci posłowie, do których panu pozytywnie odpowiedzieli, to oni być może są wewnętrznie przekonani. Wyborcy, przepraszam. Tłumaczy mi pan coś, co nie jest w tym moim projekcie, proszę pana. W tym projekcie nie było pytania o to, czy ktoś kiedykolwiek w przyszłości, tylko było jasne żądanie. Jeśli ty, który jesteś dziś parlamentarzystą, doprowadzisz do wprowadzenia tych zmian, które postuluję, możesz liczyć na mój głos w przyszłości. Dobrze, ale ludzie głosują na szyldy. Bo widzi pan tym pytaniem i tym oczekiwaniem chce tak jakby rozliczać poszczególnych posłów, ale potem ludzie i tak zagłosują na listy partyjną. No właśnie. Nie, zgadza, tylko proszę pana inaczej. Wybory 2011, ponieważ które dokładnie rozpracowałem, 50% naszego parlamentu wybrano mniejszą ilością niż 1 milion głosów. Czyli proszę pana, tych 1 milion głosów, gdyby oni dostali 20% mniej poparcia, ten milion, czy inaczej, te 50%, tych 230 outsiderów parlamentarnych, to nie byliby oni w parlamencie, tylko byłby ktoś inny. Czyli w momencie ta presja, którą ja tutaj proponuję wywierać na żywych posłach dzisiejszych, to jest można powiedzieć, takie narzędzie, które skutkuje na ten plankton, można powiedzieć, parlamentarny. Nie, tu się zgodzę, tylko to musi być cholernie zorganizowana akcja. To musi być tak konsekwentne, żeby rzeczywiście oni wiedzieli, że... Bo to jest potem rzeczywiście tak, że jak jest lista tych już kandydatów, to największym moim wrogiem nie jest człowiek z sąsiedniej partii, z innej listy, tylko mój sąsiad na liście, prawda? I gdyby rzeczywiście było tak, że tego typu argumentami oni mają szansę dostać więcej głosów, tak najbardziej. Tylko mówię panu, przychodzi taki moment, że w Sejmie się nagle głosuje i ja rozmawiam z posłami na przykład z PiS-u, z innych tam ugrupowań, którzy bardzo rozsądnie mówią, którzy uważają, że rzeczywiście to jest głupie, a to jest mądre. Przychodzi do głosowania i głosują tak, jak chciał szef. Zgadzam się z panem 100%, jeżeli o to chodzi, tylko tak jak pan powiedział, że mamy coś do powiedzenia jako wyborcy raz na 4 lata, a potem morda w kubę, prawda? I tutaj jest tylko ta jedna szansa, taką, którą ja przedstawiłem, innej nie widzę, bo nie widzę tej wygraniem i będę mniejszościowym ugrupowaniem w parlamencie, tylko powinno za tym pójść jakieś medialne poparcie. Medialnym dla mnie jest Kukiz. Nie zrobił na razie Kukiz nic, bo rozmawiałem z Kukizem na ten temat i zamarł. Czyli dochodzę do wniosku, że środowiska polityczne bądź środowiska zainteresowane polityką, bo Kukiz nie jest partią, nie są zainteresowane tym, tylko są zainteresowane gonieniem króliczka. Wie pan, nie, no są, znaczy my te swoje postulaty bardzo konkretnie, przynajmniej na przykład ja artykułuję, wszędzie jestem w mediach, mówię o tych zmianach, o których powiedziałem. Tylko widzi pan, no problem polega na tym, że koniec końców właśnie ta arytmetyka sejmowa powoduje i dyscyplina, i ta negatywna selekcja powoduje, że jak Jarosław Kaczyński zobaczy, że ktoś mu tam nie głosuje tak jak trzeba, to już go potem na drugi dzień w klubie nie ma, no tak, ten młody chłopak Rzepecki, tak? Mówił mądre rzeczy? No mówił, no super. No i co? Koniec. Także widzi pan, naprawdę tutaj bez... To dlatego mówię, bo pan cały czas, wydaje mi się, jest przeświadczony, że tu działają te właśnie mechanizmy demokratyczne, tak? Nie, to jest klasyczny ustrój oligarchiczny, jaki mamy w tym momencie.
Klasyczna oligarchia. I ci wszyscy zwolennicy demokracji, ja nie jestem jakimś tam szczególnym miłośnikiem, delikatnie mówiąc, ale ci, którzy te demokracje tak tutaj mają na sztandarach, to powinni walczyć o ich wprowadzenie dopiero, a nie udawanie, że to, co jest, to jest to, co im odpowiada. Tak? Powiedzieć wyprowadzenie bardziej, dlatego mi się wydaje, że demokrację trzeba wyprowadzić. No to ja nawet nie jestem szczególnym zwolennikiem, ale żeby ją ograniczyć do tego pakietu minimum. No. Obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, kilka ważnych rzeczy. Oczywiście. Pozostawienie reszty wolności. Dokładnie. Wpisać do konstytucji, co, czym się państwo zajmuje. Tutaj w ogóle ja ostatnio trochę analizowałem ustrój Szwajcarii. I tak pamiętam, że już były w Polsce takie wizje, koncepcje, postulaty zrobienia z Polski drugiej, a to drugiej Japonii, a to drugiej Irlandii. A właśnie uważam, że powinniśmy zrobić z Polski drugą Szwajcarię. To jest dla nas bardzo dobry przykład. Już nie chcę państwa wprowadzać w szczegóły, jakieś tam niuanse, ale to jest generalnie państwo zorganizowane jak firma, jak spółka akcyjna taka, tak, trochę biznesowo. Jest gdzieś na górze zarząd, który zajmuje się absolutnie tym, co jest wspólne dla wszystkich i tylko tym. Poniżej są poszczególne kantony, które zresztą bardzo się różnią i językami, i religiami, i kulturami. To jest przecież państwo wielokulturowe. To jest zlepek tak 4 czy 5 różnych kultur, religii i w ogóle różnych rzeczy, a trzymają się razem. Właśnie dlatego, że ta góra zajmuje się tylko tym, co jest naprawdę wspólne i nie ingeruje, nie wtrąca się tym poszczególnym krajom w te ich sprawy. Gminy są bardzo silne. Gminy są bardzo silne, bo oni tam decydują o wszystkim, co ich dotyczy sami właściwie i państwo się im w to nie wtrąca. Zresztą tak nawiasem mówiąc, zbliżają się nam wybory samorządowe. Jednym z moich fundamentalnych postulatów jest to właśnie, żeby gminy wzmocnić. Zmniejszyć liczbę gmin w Polsce o połowę, zwiększyć je terytorialne, dać im więcej kasy i więcej samorządności, niech się rządzą same. Zlikwidować powiaty, samorządy wojewódzkie koordynujące te działania tych gmin na danym województwie i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie państwo zorganizowane jak spółka, jak firma, jak spółka akcyjna, jakim jest Szwajcaria, spowodowało, że pomimo, że ten kraj nie ma prawie żadnych surowców naturalnych, żadnych bogactw naturalnych, ziemi uprawnej nie ma właściwie, bo co oni tam mają za ziemię w tych górach, dostępu do morza nie ma, dookoła ma duże, silne państwa, które mogłyby tak naprawdę wiele razy ich zająć, mimo to oni wykorzystują to, co mają, czyli zdrowy rozsądek. I myśmy powinni jako Polacy dokładnie to samo robić, prawda? Jak zawodzą wszystkie inne rozwiązania, to po prostu przychodzi pora na zdrowy rozsądek. Model szwajcarski jest dla mnie bardzo pouczający i szczerze mówiąc zachęcam państwa do jego śledzenia. Przeciętny Szwajcar szczyci się tym, że nie wie, kto jest prezydentem Szwajcarii, bo mu to do niczego nie jest potrzebne w ogóle. Jest tam jakiś prezydent, no ale no, robi swoje, no okej, niech se będzie. Co mnie to obchodzi? Ja tutaj w gminie mam inne sprawy i decyduję o nich sam. Przez przypadek wszedł do rodziny, ale i zaskoczył mnie swoim poziomem dochodów, 3000 euro czy coś takiego tam na przeliczeniu, ale rocznie. No to się stawiamy na to, żeby być po prostu. Rocznie, 3000 euro. Przypadek, że to jest kieszonkowe, tylko takie, że... Dieta po prostu, żeby miał na obiady, żeby tam... No. Kiedyś ministrowie w delegacji szwajcarscy przyjechali do Polski pociągiem, gdzie spodziewano się zupełnie innego środka transportu. Prezydent Szwajcarii też dojeżdża do pracy kolejką. Tak. No, ale ciągnąc to dalej, to żeby osiągnąć ten model szwajcarski, trzeba byłoby komuś coś odebrać. No. Czyli tym, którzy żyją dzisiaj z tego, że ten model nie funkcjonuje. No, oczywiście, trzeba by odebrać, mamy w tej chwili już według norm unijnych ponad 1 000 000 urzędników, tak? Niestety, tutaj zmniejszenie urzędników przynajmniej o połowę, no też jest konieczne. Dlatego oni siebie tak bronią przed likwidacją powiatów, przed likwidacją urzędów pracy. A nie wiem, czy państwo wiedzą, że nawet jest coś takiego jak ochotnicze chówce pracy cały czas. Wiecie, bo ja za komuny to oczywiście jako dziecko słyszałem o tym, ale nie miałem pojęcia, że do tej pory są ochotnicze chówce pracy. Ja się zastanawiam, gdzie ci junacy pracują, ale to jest, no takie rzeczy są i my na to płacimy wszyscy. To jest po prostu, ale no tak to działa. Produkuje się w tym systemie, opłaca się produkować wyborców. Kiedy by się nie opłacało produkować wyborców? Wtedy, gdyby na przykład budżetówka nie miała prawa głosu. Proste? Jaki by się rwety spodniósł, no jakże, przecież to gwałcenie praw wyborczych, no przecież to niemożliwe, jak można. Ale sorry, decydujesz się na pracę dla władz publicznych,
to nie możesz głosować, bo twój głos jest zawsze, będzie sprzyjał temu, że ty by ten aparat się rozrastał do granic absurdu, tak? Po prostu. A wtedy, kiedy ci pracujący tam nie będą mieli prawa głosu, no to wtedy państwo nie będzie zainteresowane, politycy nie będą zainteresowani tym, żeby ich pomnażać, bo nie będą mieli z nich żadnego głosu. I tyle. Ale oczywiście sprawa jest też o tyle bardziej skomplikowana dla nas, bo na przykład wolnościowców, ja kiedyś rozmawiałem w Grudziądzu z takimi lokalnymi właśnie tam przedsiębiorcami i rozmawialiśmy sobie, no dlaczego ten nasz naturalny elektorat, właśnie mali, średni przedsiębiorcy, ta klasa średnia, no nie popiera nas tak, jakbyśmy chcieli, tak? A oni mówią, no panie pośle, bo to jest tak, w takim Grudziądzu na przykład największym pracodawcą jest Urząd Miasta i największym kontrahentem. I my tu wszyscy jakoś z niego żyjemy, tak? Bo my gdzieś tam jakiś kontrakcik podpiszemy z tymi władzami i dzięki temu w ogóle funkcjonujemy. No niestety, jesteśmy od nich zależni. A jesteśmy zależni dlaczego? Dlatego, że to te władze publiczne tyle mają taki wpływ na gospodarkę, niestety. Taki wpływ mają, tak. Czyli jest jeden prosty sposób wypłacać brutto do kieszeni, tak? No tak, i niech ludzie widzą, ile oddają w podatkach, oczywiście. I wtedy by zobaczyli, że 500 plus nie jest im do niczego potrzebne, żeby mieć większy dochód. Tak, oczywiście. Przepraszam, czy my nie musimy powoli już... Może ostatnie pytanie? No jeszcze 5 minut. A, jeszcze 5, dobrze. To może jeszcze, nie wiem, jedno, dwa pytania i... To ja bym może panu posłowi odpowiedział, bo pan zadał dwa pytania, zamienimy się rolami. Pan tu wspomniał na początku, że się zwrócił do Sądu Najwyższego w sprawie ZUS-u. Ja pamiętam taką historię sprzed 3 lat w mediach. Była opisana historia człowieka, który przed 60 podpadł, czy wpadł w przymus płacenia ZUS-u. No, przepracował kilka lat, płacił ten ZUS, bo musiał. W wieku 65 lat poprosił o emeryturę i odmówiono mu, ponieważ nie miał lat wypracowanych. No i sprawa się skończyła w Sądzie Najwyższym, gdzie Sąd Najwyższy przyznał rację ZUS-owi, twierdząc, że to nie były jego pieniądze na jego emeryturę, tylko danina, więc jest to własność państwowa, dzielona według znanego klucza. I ten człowiek wpadł wtedy na pomysł, dobrze, to skoro tak, to jest drugi paragraf, który mówi, że jeśli ktoś kogoś przymusem lub podstępem zmusza do niekorzystnego dla niego rozdysponowania jego pieniędzmi, podlega karze. I wiem, że wszczął tą procedurę, lecz tu media przestały już komentować tą sprawę. Także Sąd Najwyższy już się wypowiedział, czyje to są pieniądze i gdzie jest nasze miejsce. I odpowiedź na pańskie drugie pytanie, dlaczego Morawiecki wpchał się do polityki? Ja mieszkam od 25 lat na Zachodzie, jakieś 3-4 lata temu było bardzo głośno, bo ktoś chyba z Hiszpanii zrobił rozliczenie przeszłości polityków od ministra w górę w dzisiejszych rządach państw zachodnich. Okazało się, że około 60% z nich ma swoją przeszłość w firmach takich międzynarodowych, finansowych jak Goldman Sachs i podobne. Więc to są młodzi ludzie, którzy byli wychwyceni w czasach studiów jeszcze przez takie firmy, przez banki, przez różne instytucje finansowe. Potem zostały postawione w swoich szeregach, w swoich instytucji, czyli tych finansowych. W momencie, gdy już, nazwijmy to, weszły na najwyższą drabinkę szczebla tego finansowego w swoim środowisku, no musiały spłacić dług. I tym długiem jest właśnie wchodzenie do rządu i czynienie tego, co tym instytucjom, które kiedyś w nich zainwestowały, będzie dla nich korzystne. I myślę, że pan Morawiecki jest właśnie taką osobą. Znaczy to rzeczywiście w Polsce od już dłuższego czasu mają nieproporcjonalnie duży wpływ na rządy, mają te rynki finansowe. Bo zwróćcie uwagę, że iluś tam ministrów finansów wstecz, musiałbym dokładnie to przeanalizować, ale z 4-5 to są wszystko ludzie świata bankowego po kolei, tak? Morawiecki, no Szałamacha nie był. On był taki troszeczkę z innej bajki, taki miał doradztwo, jakieś tam swoje te, więc był, ale... środek się zgodził na Ministerstwo Rozwoju. Dokładnie. A więc tak, Morawiecki, człowiek finansów. Rostowski, to samo. Wcześniej był ten Szczurek, to samo. Przed nim był, kto tam był przed nim, przed Szczurkiem? Rostowski przed Szczurkiem, przepraszam, odwrotnie było, tak, i tak dalej. Czyli ktoś tych ludzi tam ciągle wstawia, tak? Nie wiem, to już wręcz wygląda na jakąś regułę. Właśnie jest to rzecz, wręcz tak bym jakąś, na jakąś regułę to wyglądało, że okej, róbcie sobie rząd, jaki chcecie, ale nasz człowiek zawsze tam musi być. I to, no nie chcę to jakichś teorii spiskowych snuć, ale sprawa może być bardzo prosta.
Polska jest w tej chwili w takiej sytuacji, że jest od banków uzależniona, no bo te pieniądze, jakie co roku musi pożyczać, no skądś musi dostawać, tak? Jednocześnie banki na tym świetnie zarabiają, no bo to są proste pieniądze. No sprzedać, kupić od państwa obligacje, można nic nie robić, tylko po prostu potem żądać odsetek. Więc no, doszliśmy już do takiego poziomu, do takiego etapu, w którym państwo jest od banku uzależnione i to bardzo mocno. I w tym kontekście łatwo wytłumaczyć pewne zmiany, które dokonano w ostatnich miesiącach czy latach, które są na korzyść banków, bo oficjalnie się mówi, że te wszystkie rozwiązania typu split payment albo obniżenie kwot, które można płacić gotówką i tam parę innych rzeczy, no to jest uszczelnianie systemu i tak dalej, ale koniec końców najwięcej zarabiają na tym banki, no bo w split paymencie będzie tak, że banki będą miały do dyspozycji kupę kasy, którą musimy przelewać na określone konto VAT-owskie, nie? No. Więc kiedy mnie po roku rządów Prawa i Sprawiedliwości zapytano, kto najbardziej, znaczy było takie pytanie, siedzieliśmy w studiu tam radiowym, no i było pytanie, kto najbardziej zyskał na rządach Prawa i Sprawiedliwości rocznych. No i oczywiście no ludzie, bo 500+, bo ktoś tam. A powiedziałem, proszę państwa, no banki najwięcej zyskały i zapanowała głucha cisza, konsternacja, jakby ktoś bąka puścił w tym studiu niemalże. No ale nikt nie zaprzeczył tak naprawdę. No takie są fakty. Najbardziej na tych rządach zyskały banki. No tak, ale teraz to nabrało takiego przyspieszenia, że aż w głowie się nie mieści. No. To znaczy polski... A zauważcie, że Morawiecki jeszcze, dlatego ja mówię, że to ekonomista psychopata, bo on naprawdę ma takie... On se wymyślił, że warto rozważyć w ogóle zniesienie gotówki. Wszystko ma być elektroniczne, tak? Tylko zwróćcie uwagę, że wtedy jesteście państwo w 100% uzależnione od władzy. Bo to już nie ma żadnych pieniędzy, tylko są zapisy komputerowe. I jednym naciśnięciem guzika można pozbawić państwa albo zablokować cały majątek. Jesteście w 100% uzależnieni od władzy. Więc ten, dokładnie. Więc jeżeli minister finansów wpada na taki pomysł i nie rozumie tego, że to jest przeciwko obywatelom, albo co gorsza rozumie i wie, i świadomie to robi, no to czy inny on interes reprezentuje? Albo jest głupi, albo na kogoś pracuje. No, więc lewactwo wygrywa tutaj i to lewactwo potrzebuje pieniędzy i potrzebuje tą władzę nad tymi pieniędzmi naszymi. Dlatego jest bardzo ciekawa sprawa teraz z tymi bitcoinami i kryptowalutami. No strasznie mnie to ciekawi i śmieszy z drugiej strony, bo to zmierza w takim kierunku, jaki byśmy chcieli. To znaczy przy wszystkich wadach i zagrożeniach tego, zgódźmy się, to jest tak, że to się tworzy coś niezależnego od państwa i banków. Ja tak patrzę, jakie są reakcje, prawda? Co oni ten? No i już tam zaczynają przebąkiwać nasze władze, że no to niebezpieczne, groźne i tak. No jeszcze nie zabraniają. Jeszcze nie ma walki otwartej, jeszcze nie ma tamten, ale już to w tym kierunku, że słuchajcie, nie. Oni już zaczynają, jak coś będzie niezależne od władzy, ten pieniądz i tak dalej, to już jest niedobrze. Więc na złość im założę niedługo zespół parlamentarny do spraw kryptowalut i bitcoinów i będę patrzył, co oni na to powiedzą. Specjalnie zrobię im to na złość. Okej, tym optymistycznym akcentem musimy kończyć, rozumiem. Dobrze. Więc bardzo państwu dziękuję za bardzo fajną, ciekawą rozmowę. Jeszcze raz przepraszam za moje niedociągnięcia głosowe, ale było to bardzo miłe i fajnie było z państwem porozmawiać. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy panu.